W tym materiale będziemy mówić na trudne tematy. Jeżeli tematy depresji, autoagresji bądź zaburzenia odżywiania wzbudzają w Tobie skrajne emocje, odradzam Ci oglądania tego filmu. Pozwolę sobie również wspomnieć, że absolutnie nie jestem psychiatrą, psychologiem czy psychoterapeutą, a materiał stworzyłam na podstawie badań z ostatnich 10 lat, rozmów z psychologami, materiałami dostępnymi dla instruktorek harcerskich oraz bazując na własnej wiedzy i doświadczeniach. Cześć, z tej strony Lykosia. Jesteśmy w tym momencie w takim okresie tuż po obozach. Jest wrzesień, jest to taki moment dość emocjonujący dla harcerzy, którzy wrócili z różnych wyjazdów harcerskich, obozów. Dla wielu z Was były to pierwsze obozy w ogóle. Pierwsze obozy jako zastępowi, przyboczni, drużynowi, a może komendanci, kwatermistrzowie. I wiem, że wielu z Was brakuje tego klimatu harcerskiego. Brakuje tych obozów, śpiewanek, tego jedzenia średnio dobrego, obozowego, a może podpłomyków z ogniska. I przede wszystkim towarzystwa harcerskiego, tych ludzi cudownych, których poznaliście na obozach i wierzę, że za nimi tęsknicie. To jest też taki moment, gdzie wiem, że ze względu na to będziecie wracać na mój kanał, żeby ten klimat poczuć. I tym samym sposobem skoczą mi zasięgi i ja mam zamiar te zasięgi wykorzystać. Mam zamiar wykorzystać te zasięgi, poruszając bardzo ważny, ale i bardzo trudny temat. Tym tematem będzie temat depresji, ale i nie tylko. Będzie to temat ogólnie pojętych zaburzeń psychicznych, bo nie ukrywajmy, wśród nas pojawia się coraz więcej młodych osób z zaburzeniami. Wśród szeregowych, ZZ-u, czyli zastępu zastępowych. Pojawiają się też osoby z zaburzeniami pośród kadry, wśród przybocznych kwatermistrzów drużynowych, ale i chówcowych i wyżej. I na szczęście to, że rośnie ta ilość zdiagnozowanych osób z zaburzeniami, oznacza to, że coraz więcej osób idzie się diagnozować w tym kierunku. Na szczęście to, że rośnie liczba osób zdiagnozowanych z zaburzeniami psychicznymi, oznacza to, że coraz więcej osób postanawia szukać pomocy, zaczyna się leczyć i chodzić na psychoterapię. Ale samo rozpoczęcie farmakoterapii i psychoterapii wcale nie oznacza, że problemy te znikną w przeciągu pstryknięcia palcem czy mrugnięcia. Zwłaszcza, że zdrowienie trochę zajmuje i te choroby nadal są, dotykają coraz młodszych osób i rzutują na każdą sferę życia. Od życia prywatnego, po szkolne, spotkania towarzyskie, uczestnictwo w zajęciach, kółkach, wpływają w zaangażowanie, w pasję, tracimy przyjemność, jaką dawały nam hobby, mamy mniej energii na to, żeby w ogóle zajmować się tym, co kiedyś sprawiało nam przyjemność i zaczynamy zauważać, że to już nie jest to samo. Tym samym wpływa to bardzo na nasze uczestnictwo w działaniach harcerskich, bo wcześniej żywiołowa osoba nagle może stać się cicha, wycofana, będzie jej coraz mniej na zbiórkach, nie będzie chciała się pojawiać, nie będzie chciała brać odpowiedzialności za kolejne rzeczy i tym samym sposobem nagle możemy mieć wrażenie, że ktoś, na kogo można było wcześniej liczyć, nagle się kompletnie zmienił, i absolutnie nie można mu teraz powierzyć żadnego zadania. I jako osoby, które nie wiedzą, co się dzieje, zacznie nas to wkurzać, bo to tak działa. Jak nie wiemy, co się dzieje, a coś się nagle zmienia i jest inne niż wcześniej, zaczynamy się na to denerwować. Ale zanim porozmawiamy o tym dalej, pozwolę sobie na przytoczenie różnych statystyk. Czy choroby psychiczne dotykają młodych? Tak. Bardzo młodych? Tak. Czy dotykają każdego, niezależnie od statusu majątkowego, społecznego, charakteru, doświadczeń życiowych itd.? Tak. Najlepszym przykładem są statystyki, jakie dały mi Wasze odpowiedzi na moim Instagramie. Całkiem sporo z Was odpowiedziało. Wkleję tutaj odpowiedzi i poruszę właśnie temat tych statystyk. 31% z Was nie zna nikogo,
to byłby z nimi w drużynie i byłby osobą z zaburzeniami psychicznymi. 28% zna kogoś z zaburzeniami i jest to ktoś z kadry. 25% zna taką osobę i jest to szeregowy, bezfunkcyjna osoba. I 16% zna kogoś takiego z zastępu zastępowych, czyli zna osobę z zaburzeniami pełniącą funkcję zastępowego lub podzastępowego. Dane polskiej policji z roku 2021 wskazują na to, że od 2012 zaobserwowano ogromny wzrost zachowań samobójczych u młodzieży. I szczerze, ja jestem bardzo zaniepokojona tymi statystykami, ponieważ w 2012 roku było 291 prób samobójczych, a 139 z nich zakończyło się śmiercią. Natomiast w 2021 roku było to już 1496 prób, z których 127 prób zakończyło się śmiercią. W ciągu ostatnich 10 lat doszło do 6839 prób samobójczych, z czego 1181 prób było udanych. I z ogromnym bólem serca przyznaję, że są to tylko zarejestrowane próby samobójcze i udane próby samobójcze. Ile tak naprawdę tych prób było? Nie wiadomo. Szacuje się, że w całej Polsce na zaburzenia psychiczne choruje 1,5 miliona ludzi. To jest prawie tyle, ile mieszka w Warszawie. Kiedy szukać pomocy? Po pomoc można pójść od razu, gdy tylko przez myśl przejdzie nam to, że coś może być nie tak. Mówię serio, sam fakt, że przez twoją myśl przeszło chyba mogę potrzebować pomocy, oznacza to, że faktycznie tej pomocy potrzebujesz. Pamiętaj, że twoje przeczucia są number one, jeżeli o to chodzi, i jeżeli twoja głowa, pojawiają się w niej takie myśli, to znaczy, że ona faktycznie tej pomocy potrzebuje. Nie zwlekaj, nie czekaj na lepszy moment, nie czekaj, aż przejdzie samo. Twoje samopoczucie psychiczne jest bardzo ważne. Ty jesteś bardzo ważny, bardzo ważna. Objawy depresji. Podam tutaj kilka takich naprawdę stereotypowych i częstych objawów depresji. Pamiętajcie jednak, proszę, że ile ludzi, tyle twarzy depresji. Niektórzy ludzie mogą cierpieć w samotności i w milczeniu. Objawami depresji mogą być smutek, obniżony nastrój, drażliwość, obojętność, wewnętrzny lęk, zaburzenia koncentracji, utrata apetytu bądź objadanie się, zaburzenia snu, bezsenność bądź przesypianie, myśli samobójcze, zmęczenie, brak energii, brak potrzeby działania, motywacji, siły, żeby się zebrać i coś robić, nawet jeśli jest to coś, co sprawia ci przyjemność, wycofanie z kontaktów towarzyskich i społecznych, obniżona samoocena, negatywne myśli i określenia kierowane pod własnym adresem, niedocenianie siebie, pesymistyczne myślenie, poczucie beznadziei i braku nadziei na cokolwiek, utrata zainteresowań. Tych objawów, które tutaj wymieniłam, musi wystąpić jednocześnie minimum 4, i muszą się one utrzymywać minimum 2 tygodnie, żeby można było stwierdzić epizod depresyjny. Ale tak jak już mówiłam, jeżeli tylko czujesz, że coś jest nie tak, nie zwlekaj, od razu idź po pomoc. Gdy zaobserwujesz takie objawy u swojego podopiecznego, to porozmawiaj z nim, zakomunikuj o tym rodzicom, powiedz im, że martwisz się o dziecko. O tym, jak rozmawiać z rodzicami na takie tematy, jak komunikować o naszych niepokojach dotyczących dziecka rodzicom, będziemy rozmawiali troszkę później, a tymczasem jeszcze raz przypomnę, że jeżeli takie objawy występują u ciebie, nieważne czy 2 tygodnie, czy 10 miesięcy, czy już po 2 dniach zaczynasz czuć, że coś jest nie tak, nie zwlekaj, idź po pomoc. Proszę, dbaj o siebie. W przypadku młodzieży też warto zwracać uwagę na znaczne zmiany w zachowaniu. I chodzi tutaj o nagłe podejmowanie zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, szarżowanie na własne życie. I co ja mam przez to na myśli? Mam na myśli tutaj takie zachowania jak alkohol w dużych ilościach, zażywanie substancji psychoaktywnych, narkotyków, współżycie z przypadkowymi osobami bez zabezpieczeń, szybka jazda autem, rowerem, hulajnogami elektrycznymi,
obsesyjne pogrążenie się w treningach, zwiększenie bądź zmniejszenie się apetytu oraz samookaleczanie się. I nie mam tutaj na myśli tylko cięcia się. Samookaleczanie się to jest szereg różnych zachowań mających wywołać u nas celowy ból. I może to być przypalanie na sobie papierosów, może to być przypalanie się zapalniczką, zapałkami, wyrywanie sobie włosów, drapanie się do krwi, bicie się i różne tego typu zachowania. Sygnały zagrożenia samobójczego. Wymienię tutaj paręnaście zachowań, które mogą wskazywać na to, że ktoś ma nie tylko myśli samobójcze, ale plany samobójcze i warto zwracać na te zachowania, bo być może, jeżeli dostrzeżemy je u kogoś, to uratujemy drugiej osobie życie. Długotrwała zmiana nastroju. Wyraźne zmiany sposobu odżywiania się lub snu. Odmowa przyjmowania lekarstw lub domagania się większej dawki. Trudności z koncentracją, rozkojarzenie, nieobecność, wycofanie się, niechęć do spotkań i rozmów, wzrost impulsywności, nagłe akty agresji lub autoagresji, odrzucanie pomocy, poczucie osamotnienia, opuszczenia przez innych, skargi na bezustanne zmęczenie, wzmożone poczucie braku energii i niemocy, dawanie komunikatów wprost bądź nie wprost o beznadziejności lub braku sensu życia, o śmierci, myślach lub planach samobójczych. Gdy zaobserwujesz takie zachowania u swojego podopiecznego czy kogoś bliskiego, reaguj, ale nigdy nie działaj na własną rękę, bo może się stać krzywda również tobie. Skontaktuj się z rodzicami, opiekunami, lekarzami, możesz wezwać karetkę. Jak pracować z osobą z zaburzeniami psychicznymi w trakcie obozu? Przed wyjazdem na obóz macie obowiązek zebrać karty uczestnika, w których rodzic ma obowiązek. Ma obowiązek, po prostu musi podać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące dziecka. Czyli wspomnieć o chorobach, z którymi żyje dziecko, o lekach, które przyjmuje na stałe. Tam jest nawet miejsce na to, żeby zaznaczyć, czy dziecko nosi okulary, czy aparat ortodontyczny. Tak więc proszę, drodzy rodzice, uzupełniajcie rzetelnie karty. Jeżeli wasze dziecko jest osobą chorującą na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, inne zaburzenia psychiczne, nie jest to powód do wstydu, a my później nie idziemy i nie obgadujemy tych wszystkich chorób z resztą kadry czy z resztą obozu. To są informacje, które zostają do wglądu dla instruktora tylko. Nikt więcej w tym nie grzebie. Brak informacji o zdrowiu, również o zdrowiu psychicznym, gdy dziecko jest osobą z zaburzeniami, jest ogromnym błędem i może później postawić opiekunów wyjazdu, instruktorów w bardzo trudnej sytuacji. I mogę tutaj z własnego doświadczenia przytoczyć historię, gdzie rodzice pewnego chłopca nie wpisali w kartę, iż chłopak choruje na hemofilię, a my dowiedzieliśmy się o tym w bardzo mało przyjemnych okolicznościach. I pozwolę oczywiście przypomnieć, że nawet jako wychowawcy podpisujecie na karcie tak, świadomie decyduje się wziąć to dziecko na wyjazd i tak, świadomie decyduje się nim opiekować i dam radę się nim opiekować, nie oznacza to, że jesteście pozostawieni zupełnie sami z problemami tego dziecka i musicie sobie radzić z nimi sami i rozwiązywać je sami. Nie bez powodu na obozie są inni wychowawcy, inni drużynowi, kadra zgrupowania, żeby te wszystkie problemy w razie czego rozwiązywać razem. Nie bójcie się rozmawiać i nie bójcie się prosić o pomoc. I powiem wam, że z waszych wypowiedzi na Instagramie dowiedziałam się również, że niektóre kadry praktykują dostarczanie pisemnej zgody od psychoterapeuty na wyjazd harcerski dziecka z zaburzeniami i uważam, że jest to fantastyczny pomysł. Ale co wy na ten temat sądzicie, to już zostawiam wam ten temat do dyskusji. Możecie go poruszyć w komentarzach albo podyskutować o tym między sobą w kadrze, a my lecimy dalej. Przed wyjazdem. Przede wszystkim pamiętaj, że nie jedziesz na obóz z chodzącą chorobą, tylko żywym, myślącym i czującym człowiekiem. Nie patrz na chorego poprzez pryzmat choroby. To jest najgorsza rzecz, jaką można nam, chorym, zrobić. Porozmawiaj z rodzicem bądź bezpośrednio z harcerzem bądź harcerką, jakie ona ma oczekiwania, jak wygląda jej choroba oraz po prostu, żeby zrozumieć jej chorobę, jej i jego chorobę. Bardzo ważna jest stała współpraca z rodzicami, z lekarzami oraz dużo rozmów z osobą z zaburzeniami, żeby po prostu zrozumieć, jakie ona ma potrzeby, oczekiwania. Można zapytać wprost, co robić, kiedy taką osobę dopadnie obniżony nastrój, myśli rezygnacyjne,
Czy w takim momencie ta osoba potrzebuje samotności, czy może otoczenia się ludźmi? W trakcie obozu. Zwracaj uwagę na potrzeby podopiecznego i przede wszystkim bierz je na poważnie. To, że ci o nich powiedział, jest aktem ogromnej odwagi oraz zaufania wobec ciebie. Poświęcanie czasu danej osobie, dużo rozmów, wyrozumiałości i empatii naprawdę działa cuda. Pamiętajmy o to, by zadbać o komfort psychiczny drugiej osoby. I nie mówię tu tylko o osobie z zaburzeniami, mówię tu w ogóle o wszystkich, ponieważ każdy z nas ma granice komfortu, które mogą zostać przekroczone, kiedy damy sobie wejść na głowę, albo gdy robimy coś, co jest dla nas czymś za dużo, co przekracza nasze możliwości, na przykład naszą wytrzymałość psychiczną po prostu. I pamiętajmy o to, żeby zadbać po prostu o komfort psychiczny drugiej osoby, z którą jesteśmy w drużynie. Rozmawiając i będąc wrażliwymi na potrzeby drugiej osoby, zaczniemy zauważać zachowania i tematy otaczające nas w środowisku i damy radę wypracować razem indywidualne, najlepiej działające metody na ataki paniki czy myśli rezygnacyjne. Pamiętajcie o tym, że warto porozmawiać z drużyną o tym, czym są choroby psychiczne. Oczywiście w sposób adekwatny do wieku. To jest bardzo w porządku szerzyć wiedzę na ten temat i w każdym środowisku i w organizacji są osoby, albo organizacja ma kontakt do takiej osoby, która w sposób adekwatny do wieku odbiorców będzie w stanie poprowadzić nam zajęcia o zaburzeniach psychicznych. Pamiętajmy, że zrozumienie czegoś nieznanego nam pomoże uchować naszą drużynową społeczność od niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów. Tryb obozowy. Co może pomóc w budowaniu zaufania do siebie nawzajem w drużynie? Jedna z Was podpowiedziała mi, że całkiem spoko pomysłem, który wypalił u niej w drużynie, było wprowadzenie podczas pożegnania dnia takiego momentu, w którym każdy mógł powiedzieć, jak się czuje. I tutaj przypominam Wam, że to jest coś, w co kadra też się bawi. Czyli nie tylko w trakcie pożegnania dnia stoicie w kręgu i mówicie, no to teraz możecie sobie powiedzieć, jak się czujecie. Nie. Zacznijcie, bądźcie tym głosem, który rozpocznie. I przyznajcie, mówcie prawdę. Jeżeli jesteś zmęczony, to powiedz, jestem trochę zmęczony, ale dzisiejszy dzień był spoko i nie mogę się doczekać jutrzejszego. Tylko chcę się wyspać, mam ochotę na obiad, bo zjadłem za mało. I tak dalej. Bądźcie szczerzy. Szczerość budzi szczerość. Bezinteresowna pomoc. Wspólne przeżywanie trudnych sytuacji również bardzo zacieśnia więzi. I mogę Wam powiedzieć, że wspólne siedzenie w milczeniu jest git, ale wspólne płakanie jest jeszcze lepsze. Jeszcze bardziej zacieśnia więzi. Pamiętajcie, że jako kadra i zastępowi nie możecie się izolować, stawiać wyżej od szeregowych, od reszty drużyny, uważać się za lepszych. Takie budowanie dzikiej hierarchii w harcerstwie to jest coś, czego ja jestem ogromną przeciwniczką i moim zdaniem to wychodzi fatalnie i absolutnie burzy wszelkie struktury zaufania w drużynie. Tylko pojawia się lęk i takie poczucie tego, że nie mogę tej osobie tego powiedzieć, bo po prostu nie obchodzę tej osoby, bo ona jest wyżej nade mną. Dlaczego ja uważam to za zły pomysł, poza tymi, co tutaj wymieniłam? To jest temat na inny odcinek i nie będziemy tego tematu dalej tutaj poruszać. Spędzajcie razem czas, budujcie jedność. To, że jedno z Was prowadzi zajęcia na obozie czy zbiórkę, nie oznacza, że reszta kadry nie musi iść na te zajęcia. Właśnie fajnie, żeby poszła w miarę możliwości, jeżeli nie ma innych obowiązków. I fajnie, żeby czynnie, aktywnie brała udział w zbiórce, w zajęciach i pokazała, że kadra też się bawi, że Wy też chcecie tej zabawy i że jest to dla Was fun. I tutaj poruszę taki aspekt techniczny dotyczący obozów, ponieważ na obozach mamy warty nocne, zwłaszcza na obozach stacjonarnych, harcerskich. I teraz spada pytanie, czy osoba z zaburzeniami przyjmująca leki psychiatryczne powinna być w nocy wybudzana w celu stania warty. I mogę Wam powiedzieć, że jedna z osób, która odpowiadała mi na te pytania, które zadałam na Instagramie i dała mi bardzo obszerną i bardzo konkretną odpowiedź, za co dziękuję, powiedziała mi, że w pewnym momencie razem z kadrą zdały sobie dziewczyny sprawę, że no, chyba nie powinny być wybudzane. I mogę Wam powiedzieć, że wiadomość od tej osoby sprawiła, że zdałam sobie sprawę, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że w sumie, kiedy ja przyjmowałam leki psychiatryczne, miałam taki moment, że po przyjęciu leków 15 minut i ja spałam. Spałam jak maleństwo, jak noworodek, jak suseł i równo po 8 godzinach wstawałam, budziłam się. Czy mogłam spać dłużej? Nie. Mogłam co najwyżej leżeć z otwartymi oczami w łóżku, ale nie było szansy, żebym zasnęła. Musiałabym znowu wziąć tabletkę, ale ona by mnie skutecznie uśpiła na kolejne 8 godzin. Czy mogłam wstać wcześniej? Owszem,
ale nie byłam w stanie dobudzić się do końca. I naprawdę wiązało się to z takimi sytuacjami, gdzie na przykład przysypiałam, trzymając grzanki w piekarniku na kanapie obok. Budziłam się 15 minut później. Jeszcze przez pierwsze 15 minut zajęć lekcyjnych przysypiałam. Dosłownie ja, te zajęcia nie były nudne. To był polski z moją ukochaną nauczycielką w liceum. A ja po prostu siedziałam w pierwszej ławce i zachowywałam się jak kompletny palant, bo zasypiałam na jej oczach. I tak naprawdę cały problem minął w chwili, kiedy któregoś dnia wzięłam te tabletki bodajże 45 minut wcześniej, bo po prostu chciałam położyć się wcześniej spać. I nagle problem jak ręką odjął. Wstałam równo na zajęcia i wyspana przyszłam do szkoły i nie przysypiałam na nich. Tak więc, drogie osoby ustalające warty nocne, zastanówcie się, czy nie warto stawiać tej osoby na pierwszej warcie, która u nas zazwyczaj działa się w godzinach 20, 21, 22, czy na ostatniej, która była tam w godzinach 6, 7, 8, czy na przykład zastanowić się nad tym, czy nie lepszą opcją byłoby budzić tą osobę na wartę co drugą noc, co trzecią. Ten temat też Wam zostawiam do przegadania, do przedyskutowania, a my lecimy dalej. A co jeżeli coś nas niepokoi? Informujemy rodzica na zasadzie obserwacje, odczucia. Nie stawiamy diagnoz, nie straszymy rodzica, nie rzucamy komunikatów pokroju no chyba coś nie gra. Komunikat taki powinien brzmieć: Karolinka na ostatnich zbiórkach zuchowych ciągnęła inne koleżanki za włosy, gryzła je i zaczynała krzyczeć w sytuacjach, kiedy to było niestosowne. Bardzo nas martwi zachowanie Karolinki, zwłaszcza, że inne koleżanki nie chcą się z nią bawić i nie chcą być z nią w grupie przydzielonej do zajęć. A teraz przykład, jak taki komunikat nie powinien brzmieć. Karolinka na ostatniej zbiórce zachowywała się bardzo niegrzecznie. Ciągnęła inne zuchenki za włosy, gryzła je, krzyczała. Mi się wydaje, że to ADHD. Mój kuzyn ma ADHD i właśnie tak się zachowuje. Z nią to trzeba do jakiegoś lekarza pójść koniecznie. Jak radzić sobie samemu, gdy zaczyna się robić ciężko? Przede wszystkim pamiętaj o tym, że kadra to nie jesteś ty sam, ty sama. Tylko jest to grupa osób, która wspólnie ponosi odpowiedzialność za całą drużynę. Nigdy więc też nie jest tak, że cała odpowiedzialność spoczywa na tobie. Poniżej podrzucam rady od was dla was i od razu pozwolę przypomnieć wam, że nie są to sposoby, które zastąpią psychoterapię czy leczenie lekami psychiatrycznymi, ale pomogą w danym momencie, w danej chwili, tu i teraz, kiedy na obozie czy na zbiórce, czy na jakiejkolwiek aktywności harcerskiej zaczyna się robić po prostu gorzej. Znajdź bezpieczne miejsce. Każdy ma takie miejsce, w którym czuje się najbezpieczniej sam ze sobą. Dla mnie takim moim safe space jest właśnie mój pokój. Dlatego też nie zapraszam tu wszystkich jak popadnie. I zanim kogoś wpuszczę do tego pokoju, to zawsze się zastanawiam, czy to jest dobra decyzja. I może to brzmieć bardzo samolubnie czy dziwnie, ale tak, ja dbam o to, żeby miejsce, w którym czuję się bezpiecznie, zawsze było miejscem, w którym czuję się po prostu bezpiecznie. Dla ciebie może to być twój pokój, może to być ogromny fotel, w którym siadasz z książką i zarzucasz się kocem od góry, żeby ciebie nie było widać. Może to być twój garaż z milionem twoich narzędzi, może to być biurko, łóżko, obojętnie. I mogę wam powiedzieć, że wraz z przyjazdem na obóz w przeciągu 2-3 dni tam również sobie znajdziecie taki pewien safe space i może to być albo koniec pomostu, albo pieniek przy wyjeździe z obozu, czy kot za kadrówką, przestrzeń hamakowa, to jest coś, co ja w drużynie harcerek jak byłam, to zawsze robiłyśmy kadrą, przestrzeń hamakową. Może to być stołówka, może to być kuchnia, może to być kanapa w zgrupowaniu, obojętnie. I pamiętaj, że to nie będzie nic złego, jak powiesz komuś, że potrzebujesz chwilę posiedzieć sam i pójdziesz po prostu do tego safe space, odpocząć, posiedzieć sam ze sobą. I ja zawsze robiłam tak, że podchodziłam do kogoś, mówiłam, że idę i szłam. I to wyglądało tak, że ja mówiłam, gdzie idę, za ile powinnam wrócić i że jeżeli nie wrócę na przykład za 2 godziny jeszcze, to że ktoś może po mnie przyjść. Stawiaj sprawę jasno, tak żeby nikt się nie martwił, ale też tak, żeby to było dla ciebie komfortowe. I pamiętaj o tym, że masz prawo mieć czas sam ze sobą. Rozmawiaj. To w porządku powiedzieć nie daję rady, poprosić o zastąpienie, o rozmowę z drugą osobą, osobą, której ufamy. O powiedzenie wprost, potrzebuję więcej jedzenia, więcej snu, więcej samotności.
jasno komunikuj, co się dzieje, czego potrzebujesz i czego oczekujesz od świata. Jeżeli potrzebujesz rozmowy, to powiedz reszcie kadry, że idziesz porozmawiać z tą czy z tamtą osobą i o to, żeby nikt wam nie przeszkadzał. Pójdźcie na spacer, łzy są w porządku. Spróbuj nazwać po imieniu to, co czujesz. Możesz siadać i zapisywać to, co w danej chwili dzieje się w twojej głowie. Zapisać ciężki moment. Dokładnie to napisała mi jedna z osób w odpowiedzi na Instagram Story. A zdradzę wam, że jeszcze lepiej jest, jak zapiszecie sobie na karteczkach to, co dzieje się w waszej głowie, a jak już poczujecie się lepiej, spalicie tą karteczkę nad świeczką, w ognisku, w piecu kuchennym. Nawet nie wiecie, jaka to jest satysfakcja zobaczyć na własne oczy, że daliście radę pokonać swoje słabości. Zajmij głowę czymś do roboty. I mam tu na myśli coś przyjemnego do roboty, a nie zawalenie się robotą, żeby nie myśleć o tym, co dzieje się u nas. Możesz usiąść do gitary albo do innego instrumentu i mogę wam powiedzieć, że mi osobiście bardzo, bardzo pomaga granie na gitarze i śpiewanie, kiedy jest ciężko. I wielokrotnie grałam na gitarze i śpiewałam wtedy, kiedy ledwo byłam w stanie wydobyć z siebie dźwięki, bo dosłownie dławiłam się swoimi łzami. I czasem to śpiewanie zajmowało nawet 2,5 godziny, ale w końcu człowiek czuł się lepiej, w końcu czułam się lepiej sama ze sobą. Wyjmij szydełko, papier i ołówki, druty, dłuto i drewienko, aparat fotograficzny, wyjdź porobić zdjęcia. I wiem, że kiedy jest bardzo źle, kiedy jest ciężko i kiedy nie macie siły wstać z łóżka, możecie nie być w stanie porobić tego, co sprawia wam na co dzień przyjemność i to jest w porządku. Pozwól sobie wtedy na leżenie w łóżku. Ale tutaj mam na myśli taki stan, kiedy trochę nas nosi, ręce nam drżą, jesteśmy trochę wkurzeni, trochę smutni, nie wiemy, co ze sobą zrobić, w naszej głowie jest milion różnych ludzi, którzy drą się naraz i zaraz nas trafi szlak. I dosłownie w takiej sytuacji warto w moim przypadku wziąć gitarę i pójść pośpiewać albo porobić cokolwiek innego, co sprawia nam radość i może sprawi radość. A może będziesz potrzebował się położyć wtedy do łóżka? Nie wiem, to będzie twoja decyzja. Pozwól sobie pomóc. To, że ktoś wyciąga w twoją stronę pomocną dłoń, wcale nie oznacza tego, że jeżeli ty chwycisz tą dłoń i poprosisz o pomoc, to będziesz czyimś ciężarem, wejdziesz komuś na łeb, będziesz przeszkadzać, będziesz uciążliwy i tak dalej. Jeżeli ta osoba wyciągnęła do was pomocną dłoń, to nie bójcie się jej chwycić, nie bójcie się też podchodzić do różnych osób i prosić o pomoc. Nie bójcie się mówić, że jest ciężko, że potrzebujecie tej pomocy, bo to, że potrzebujecie pomocy jest absolutnie ludzkie. Jeżeli ktoś mówi, ktoś twierdzi, że nigdy pomocy nie potrzebował, to wymyśla. To nie jest prawda, to jest niemożliwe, bo to jest natura ludzka, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, żeby mógł żyć. A co po wyzdrowieniu? Dobra, po rozpoczęciu leczenia lekami psychiatrycznymi i psychoterapią, teoretycznie powinno zacząć robić się lepiej. Dlaczego teoretycznie? Bo czasem pojawia się potrzeba zmiany leków, czy zmiany psychoterapeuty, bo coś nie kliknęło z poprzednim. I to jest absolutnie normalne. Czasem tak jest. Ale z własnego doświadczenia powiem wam, że nawet jak już mam dobrane, dobre leki i mam cudowną psychoterapeutkę, to czasem zalewa mnie taka fala myśli rezygnacyjnych dotyczących lęku przed zdrowieniem. Kiedyś znalazłam takie super porównanie, że wychodzenie z zaburzenia psychicznego jest jak wychodzenie z absolutnie zaciemnionego, czarnego pokoju do światła. I tutaj chodzi o to, że nie umiemy żyć w świetle. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego życia, jest ono dla nas kompletnie nowe i wydaje się dla nas straszne, pomimo tego, że tak nie jest. Ja zauważyłam też, że znajdowałam jakiś chory safe space w tej swojej depresji i nie chciałam z niej wychodzić, bo ja nie zdawałam sobie sprawy, jak ja będę żyła poza tą depresją. Czy będzie git, że ja w sumie znam to życie z depresją, ja sobie radzę, wiem co robić, kiedy jest źle, kiedy jest dobrze i bałam się tego zdrowienia. Ja nie chciałam być zdrowa. Dlatego też tak ważna jest praca z psychoterapeutą i bycie przy osobie z zaburzeniami, kiedy ona wychodzi z choroby, kiedy pojawiają się te myśli rezygnacyjne. Też, drodzy chorzy, nie bójcie się prosić o pomoc. Kiedy osoba z zaburzeniami psychicznymi do mnie podchodzi i prosi o pomoc, to ja widzę w tej drugiej osobie kogoś niesamowicie dzielnego, odważnego, kogoś, kto spojrzał samemu sobie w oczy i powiedział: tak, ja potrzebuję pomocy i dam radę o nią poprosić. Tak więc, drodzy przyjaciele z zaburzeniami psychicznymi, nie bójcie się prosić o pomoc. Tak więc, kochani wychowawcy, kochani opiekunowie, kochani rodzice, instruktorzy, ale i przyjaciele osób z chorobami psychicznymi, ale i sami walczący z zaburzeniami,
Zdrowienie to proces. Proces, który nie trwa parę dni, parę tygodni, czasem nawet nie miesięcy, ale lat. I nie bójcie się, dajcie sobie czas, bo kiedy przejdziecie przez ten proces, to czeka po drugiej stronie coś, co... Coś, co jest szczęściem. No, myślę, że tak można to nazwać, że to jest właśnie szczęście, że to jest pełnia szczęścia. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Dziękuję, że stworzyliście go wraz ze mną, że stworzyliście go na podstawie waszych doświadczeń, że mogłam poprosić was o pomoc, żeby stworzyć ten materiał. Przypisy czy bibliografię macie w opisie. Zachęcam do zajrzenia tam, bo może was coś zainteresuje. Na zakończenie zostawiam parę numerów, które mogą się wam, wychowawcom i rodzicom, ale i osobom z zaburzeniami przydać. A ja was ściskam. Trzymajcie się w zdrowiu i w uśmiechu. I cześć!